Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo Lubię i zapraszam na obgadywanie książek. Są to książki, które już przeczytałam. Przygotowałam ich aż 7, ponieważ cztery z nich to kryminały. A wiadomo, o kryminałach to nie ma za bardzo co mówić, żeby Wam nie psuć radości z czytania. Także o kryminałach będzie raczej krótko, a o pozostałych trzech książkach, które mam teraz już w ręce, może wyjdzie nieco dłużej, ale też niekoniecznie. Także zapraszam Was bardzo serdecznie, jeżeli chcecie posłuchać o książkach, których tytuły wymienione macie w opisie do tego filmu. Pierwsza z nich to najnowsza powieść Michaela Cunninghama pod tytułem Dzień. Ma bardzo fajną minimalistyczną okładkę, ale niestety ma obwolutę. Ja nie przepadam za książkami z obwolutami. Na szczęście okładka pod spodem jest równie ładna, jest taka sama jak na obwolucie, więc gdyby mi się ta obwoluta zniszczyła czy zgubiła, co czasem mi się zdarza, to nic złego się nie stanie. O czym jest ta książka? To współczesna powieść, która dzieje się w Stanach Zjednoczonych i dotyczy rodzeństwa siostry i brata. Oni od dziecka są bardzo sobie bliscy, są sobie bliscy także jako dorośli ludzie. Do tego stopnia, że mieszkają w jednym domu. Siostra ma męża i dwoje dzieci, ale wynajmują także kąt, mieszkanie takie na poddaszu temu bratu, właśnie. Wszyscy tworzą taką zgraną grupę: dzieci uwielbiają wujka, siostra uwielbia brata, a szwagier także uwielbia szwagra. Naprawdę świetnie się dogadują, ale dzieci zaczynają dorastać, domek jest niewielki. I muszą dostać oddzielne pokoje. Chłopiec musi zająć pokój, w którym dotychczas mieszkał wujek. Dlatego też w pierwszej odsłonie tej książki poznajemy tę rodzinę w momencie, kiedy została podjęta decyzja o wyprowadzce ukochanego wujka. I widzimy też, jaki wpływ na całą rodzinę może mieć jego Wyprowadzka. Wśród tych ludzi panują dość dziwne układy. Mam wrażenie, że szwagrowie mocno mają się ku sobie. Mam także wrażenie, że wujek przyjmuje różne role w tej rodzinie. Jest naprawdę taką łatą plasterkiem łatającym wszystkie bóle i troski. Więc pozostaje. Duży znak zapytania, jak ta rodzina będzie wyglądała, jak sobie poradzą, kiedy wujek wyjedzie. Kolejny dzień, to jest ta sama data, ale zdaje się rok później, opowiada o tym, co, co dzieje się po wyprowadzce wujka. On, oprócz tego, że zmienił miejsce zamieszkania, podjął także jeszcze szereg różnych innych decyzji, które zmieniły jego życie. Postanowił zmienić zawód, postanowił zapisać się na studia, które porzucił jako młody człowiek. Postanowił także wyjechać z kraju i odpocząć w innym miejscu. To naprawdę świetna powieść. Mamy jeszcze trzeci dzień, który dzieje się jeszcze później i opowiada o kolejnych dalszych losach tych ludzi. Bardzo mi się to podobało, świetnie się tę książkę czyta. Myślę, że z czystym sercem mogę Wam ją polecić, bo myślę, że spełni oczekiwania naprawdę wielu, wielu osób. Ten autor to jest sprawdzone nazwisko. To jest ten sam, który napisał godziny, które zostały sfilmowane i opowiadają m.in. o Virginii Woolf. Ta tutaj, to tutaj, ta jest powieść bardzo współczesna, dotyczy najnowszych czasów. Ale dotyczy także problemów, które, z którymi wielu z nas się boryka lub borykało. Teraz mam przed sobą książkę, która powieścią nie jest. To jest opowieść o Londynie. Miasto nocą Londyn. Opowiada o mieście oglądanym z perspektywy osób, które nocą nie śpią z różnych względów, najczęściej związanych z zawodem. Autor tej książki, który ma bardzo trudne nazwisko, zdaje się jakieś hinduskie, już wam czytam, jak on się nazywa, Szukref Sandu, postanowił dołączyć do osób, które nocą eksplorują Londyn. W pierwszej kolejności wprasza się do pilotów, pilotów policyjnych, którzy Nocą patrolują miasto. W późniejszych rozdziałach dołącza do sprzątaczy, dołącza do graficiarzy, zagląda na pogotowie. To mogłaby być bardzo ciekawa książka. Ponieważ temat jest ciekawy, pokazuje i miasto, i mieszkających w nim ludzi, zwykle ludzi, na których nie zwracamy uwagi. Czy to dlatego, że po prostu wykonują takie prace, których my nie zauważamy, lub też dlatego, że po prostu ich aktywność przypada na godziny nocne, kiedy większość z nas śpi? Ale mam wrażenie, że autor potraktował te tematy trochę zbyt pobieżnie. Zobaczcie, nawet sama wielkość tej książeczki mówi o tym, że nie może to być dogłębnie opisane. I takie też miałam wrażenie. Owszem, dowiedziałam się kilku ciekawych rzeczy, między innymi tego, co znajdują w kanałach sprzątacze i to, co znajdują, mogą sobie zabrać do domu. Jest to taki dodatkowy bonus w ich pracy, pracy, która jest okropna, śmierdząca, wiecie, chodzenie po kanałach to nic przyjemnego, ale czasami ich wysiłki są wynagrodzone. Mam też wrażenie, że dowiedziałam się za mało, że można było wejść głębiej w temat i opisać ludzi i ich pracę w bardziej ciekawy sposób. Także można przeczytać. Oczywiście to nie jest zła książka, ale pozostawia po sobie takie uczucie niedosytu. Teraz mam książkę dla dzieci. Jest to niezwykła MOLI i nowa szkoła. Sabine Lemir i Signe Keiter. To są autorki. Jedna napisała, druga zilustrowała tę książkę. I jak można się domyślić, jest to opowieść o dziewczynce, która przeprowadziła się z rodzicami, z braciszkiem i zmieniła szkołę. Oczywiście przed pójściem do nowej szkoły odczu odczuwa bardzo duży niepokój. Tęskni za swoją przyjaciółką. Wie, że Pierwsze dni, pierwsze tygodnie mogą być trudne, zanim znajdzie sobie jakąś nową przyjaciółkę. Nie wie, jak inni ją przyjmą, czy zostanie zaakceptowana, boi się, że popełni jakieś gafy. I ten jej lęk przekłada się na różne zachowania: zachowania, które demonstruje w domu. I są to zachowania absolutnie nieakceptowalne, zachowania. Bardzo przykraj i bardzo smutne. W pewnym momencie pomyślałam sobie, że nie lubię tej moli, że jednak przegieła. Także we mnie wzbudziła ta książka dość dużo emocji, dlatego myślę, że warto byłoby przeczytać tę książkę z czytelnikami, dla których została napisana, czyli dziećmi powiedzmy 10-8-10 letnimi, które być może przeży przeżywają. Podobne emocje w różnych stresujących sytuacjach, i tutaj warto by było wyjaśnić im, w jaki sposób pozbyć się tych negatywnych uczuć, aby nie zachować się tak okrutnie jak moli z książki. Także polecam. Przełożyłam już sobie tutaj kryminały, o których będę opowiadała. Mam nadzieję, że wśród Was znajdę miłośników tego gatunku literackiego. Zaczynamy od literatury. Czeskiej, czeskie Krymi. Franciszek Smeklik napisał Usłyszeć śpiew Jeleni. Powiedziałam, że jest to czeskie Krymi, ale wydaje mi się, że jest to książka słowacka. Już teraz nie będę sprawdzać. W każdym razie jest to książka bardzo ciekawa. Opowiada o zabójstwie młodej dziewczyny, która mieszkała w niedużej wiosce położonej na skraju lasu. Była zaręczona ze znanym piłkarzem, była lubiana, miała dobrą reputację i generalnie wszyscy w okolicy dobrze jej życzyli. Ona nie miała z nikim napięku, ale to właśnie jej zwłoki, zbezczeszczone zostają znalezione w lesie. Miejscowość jest tak mała, że nawet nie ma tam żadnej komendy policji, wobec tego do prowadzenia śledztwa zostają oddelegowani policjanci z Ostrawy. Jest ich aż sześciu. Każdy z nich jest inny. Mamy tam żółtodzioba, który dopiero zaczął pracę w policji. Mamy jednego ambitnego, jednego takiego, który tylko pragnie przeczekać do emerytury i siedzi w biurze i struga figurki z drewna. Także mamy całą galerię osobowości. I ci obcy policjanci muszą poznać Środowisko na tyle dobrze, aby móc wytypować sprawcę. Oczywiście, pierwsze podejrzenia padają na tych, którzy byli najbliżej tej zabitej dziewczyny czyli na jej chłopaka oraz na przyjaciela z dzieciństwa chłopaka, który miał obsesję na jej punkcie. I wszystkim się wydaje, że to najbardziej oczywisty sprawca, ponieważ wchodzą tutaj w grę także uprzedzenia rasowe. Moi drodzy, jest to bardzo ciekawy kryminał, w którym sporo się dzieje, w którym mamy nietypowe zwroty akcji, w których poznajemy charaktery, osobowości, różne dziwne przyzwyczajenia i zboczenia bohaterów. Warto przeczytać. Rozwiązanie nie jest takie oczywiste, jakbyście mogli przypuszczać. Wojciech Chmielarz. Za chwilę pojawi się jego najnowsza powieść z serii z bezimiennym. Ja jeszcze winna Wam jestem recenzję poprzedniej książki, która była takim oddzielnym bytem, niezwiązanym z żadną serią. I jest to powieść pod tytułem Zbędni, która opowiada o. Miejscowości wypoczynkowej po sezonie. W takiej właśnie miejscowości na skraju lasu znajduje się pole biwakowe, pole namiotowe, w którym porządku pilnuje całoroczny stróż. Oczywiście w miesiącach jesienno-zimowych nie ma zbyt wiele do roboty, ale tym razem jest nieco inaczej, ponieważ przez cały czas jeden z domków wynajmowany jest przez gościa z zagranicy. Ten stróż oczywiście ma swoje problemy, najczęściej swoje kłopoty i troski topi w kieliszku. I gdy pewnego dnia wraca z miasteczka na ten biwak, potrąca kobietę na drodze. Ukrywa zwłoki i ma nadzieję, że nikt nie zacznie się nim interesować. Jednak jest człowiekiem prawym. Nieważne, że jest pijakiem, jest człowiekiem dobrym. I cały czas dręczą go wyrzuty sumienia, że zabił kogoś, a nikt nie interesuje się tym, ponieważ policja go nie szuka, nikt mu nie zadaje pytań, nikt też nie szuka tej zabitej kobiety. Więc to wydaje mu się nieco podejrzane. Te jego wyrzuty sumienia ujawniają się w postaci jakby ducha, czy też. Głosu w jego głowie, który prowadzi z nim dialog. Jest to głos należący właśnie do tej zabitej kobiety. I dzięki temu, że ma te zjawy, te majaki, zwał jak zwał, postanawia dowiedzieć się więcej na temat tej zabitej. Dlaczego w środku nocy znalazła się w takim odludnym miejscu, co tam robiła, co sprawiło, że wybrała się. Do lasu i czy przypadkiem ta wina nie rozkłada się także na kogoś jeszcze innego? Jest to naprawdę bardzo ciekawa powieść. Troszkę rozczarowało mnie zakończenie nie dlatego, że było głupie tylko dlatego, że w pewnym momencie było zbyt dużo zbiegów okoliczności. Ja akurat za czymś takim nie przepadam ale cała ta powieść dała mi bardzo dużo wytchnienia i była niezwykle wciągająca. Przeczytałam też drugą powieść Weroniki Mati, tej samej, która zdobyła w plebistycie lubimy czytać, nagrodę za najlepszy debiut. Ta druga książka ma tytuł Szept. I dzieje się w Iławie, gdzie znajdują się różne jeziora oraz wyspy. I na jednej z takich wysp wiele lat temu, jakieś 20 lat temu doszło do Zaginięcia młodej dziewczyny, która nigdy nie została odnaleziona, i wciąż ta sprawa jest taką zagadką dla całej tej społeczności. Oczywiście żyje jeszcze mnóstwo osób, które ją znały, które ją pamiętały. Współcześnie dochodzi do morderstwa. Ginie nastolatka, i jej siostra próbuje dowiedzieć się, co przydarzyło się tej dziewczynie. Próbuje odsunąć od siebie wyrzuty sumienia, próbuje coś zrobić, stać się pożyteczną. Mamy też tutaj policjantkę, która na własną rękę prowadzi śledztwo i również próbuje poznać motyw tego morderstwa i przeskrzenić sprawcę. Okazuje się, że pewne wątki prowadzą w przeszłość prowadzą właśnie do tamtej poprzedniej zaginionej dziewczyny. Do połowy tej książki powiem Wam, że nie byłam przekonana, jakoś nie mogłam się wciągnąć, musiałam sobie dawkować tę książkę, ona mnie trochę nudziła, była za bardzo obyczajowa, za mało było tutaj pracy policyjnej, za dużo tych nastolatek, tej, tej starej sprzed lat i tej nowej współczesnej, które robiły głupie rzeczy, nieodpowiedzialne rzeczy. Ale kiedy mniej więcej w połowie wkroczyła policjantka i zaczęło się więcej dziać od takiej strony śledczej, to wtedy książka zaczęła mi się lepiej układać w głowie. Tak naprawdę od połowy już potem przeczytałam bardzo szybko i byłam usatysfakcjonowana rozwiązaniem tej zagadki kryminalnej. Także ostatecznie polecam Wam tę książkę. I ostatnia. To mój pewnik. To autorzy, na których wiem, że mogę liczyć, jeżeli chodzi o humor, odpoczynek i ciekawą zagadkę. Marela Szymiczkowa, czyli Kryminalne Małżeństwo, Jacek Denel oraz Piotr Tarczeński. Przeczytałam w końcu Złoty Róg. I Złoty Róg jest powieścią, która swój początek bierze na weselu. Tak, tym weselu opisanym przez Wyspiańskiego. Główna bohaterka, Zofia Szczupaczyńska, bezdzietna, nudząca się swoim życiem żona profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, postanawia wprosić się na to wesele, ponieważ jest ono sławne. To jest sensacja, skandal, mezalians. Cały Kraków o tym mówi, ponieważ... Pan z miasta poślubia dziewczynę ze wsi. Poślubia wieśniaczkę i oczywiście Zofia musi tam być. Wprasza się na to wesele i zauważa rzeczy, których nie zauważył sam Wyspiański. Okazuje się bowiem, że oprócz tego, że trwają tańce, trwają uroczystości, toczą się dialogi, co dzieje się tam jakaś podejrzana sprawa, sprawa związana ze szpiegowstwem czy z jakąś szajką. Zofia do końca nie wie, ale postanawia mieć oczy i uszy otwarte. Kiedy podczas wesela zostaje znaleziony niemal martwy, zatłuczony mężczyzna, wtedy uznaje, że bardzo dobrze, że tak nasłuchiwała i tak podsłuchiwała, wie więcej od innych. I ta wiedza przydaje jej się później w prowadzeniu. Szledztwa. Co ja myślę o tej książce? Jak zwykle było zabawnie, jak zwykle było lekko miło przyjemnie. Były nawiązania do wesela, były nawiązania jak zwykle do prawdziwych osób, które w tamtych czasach mieszkały w Krakowie, ale sam charakter tej powieści, czyli Bardziej powieści szpiegowskiej niż kryminalnej, nie do końca przypadł mi do gustu. Wolę jednak, kiedy Szczupaczyńska szuka morderców, a nie osób uwikłanych w jakąś działalność szpiegowską, nielegalną pod pokrywką. Nie będę Wam za dużo zdradzała, o co tutaj chodziło, bo też nie chcę Wam psuć rozrywki, ale moim zdaniem Szczupaczyńska prowadziła lepsze sprawy. Także polecam, oczywiście, ale nie jest to dla mnie numer jeden z tego cyklu. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że moje marudzenie nie sprawiło, że wykreśliliście jakiekolwiek książki ze swojej listy do przeczytania. Wszystkie, o których dzisiaj opowiedziałam, polecam, niektóre z pewnymi zastrzeżeniami, no ale czytam książki, przeżywam je, odbieram je emocjonalnie. I tymi emocjami dzielę się z wami. Na tym polega mój kanał. Dziękuję wam bardzo za uwagę i zapraszam was już za tydzień na kolejny film o książkach. Pozdrawiam pa 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 pa, pa.